Rolnicy w dniu dzisiejszym zainaugurowali sezon protestów. Jak oświadczają, są niezadowoleni z postępów prac nad ustawą Prawo łowieckie, a także nie są zadowoleni z powodu wybijania im zdrowych świń. Marek Sulima, mieszkaniec powiatu Biała Podlaska, rolnik, radny. Adam Urszewski, OPZZ Lubelskie. Mateusz Urszewski, OPZZ RRR, rolnik. Dzisiaj generalnie to mamy krótki taki przekaz, ale istotny, bardzo ważny. Ponieważ rozpoczynamy akcję protestacyjną, to informacja oczywiście dotyczy wszystkich. Myślę, że Polski Związek Łowiecki też będzie zainteresowany tą informacją, ponieważ tutaj bezpośrednio też mamy pewne koncepcje na prawo łowieckie. To znaczy, no już rolnicy mają po prostu dosyć mamy tej sytuacji. Co już po prostu mówiąc w skrócie, już miarka się przebrała i mamy takie postulaty, że no odstrzał sanitarny dzików, tak żeby to dalej szło, bo nie ma. Tutaj no, tak jak rolnicy to odczuwają, to tego odstrzału nie ma, tak? Zniszczenia dalej są w uprawach, czyli dziki są, tak? Nie wiemy co dalej z produkcją trzody chlewnej, jaka. Czy będziemy mogli produkować, czy nie będziemy, bo po prostu rząd polski dąży do tego, że po prostu sami będziemy musieli zamykać te chlewnie, bo nie będzie opłacalności. Chcemy przyspieszyć procedowanie prawa łowieckiego. To od samego początku dla nas był istotny temat. Niestety wcześniej to nie zostało uruchomione na tyle, że na dzień dzisiejszy tkwimy w tym samym problemie, czyli ASF-ie. Mamy pewne koncepcje, także są na pewno różne rozwiązania i my ich potrzebujemy natychmiast. Od samego początku, panie redaktorze, problemu ASF, zlekceważone te sprawy. Przede wszystkim Polski Związek Łowiecki na czele z prezesem podszedł do tej sprawy, jakby powiedzieć, lajtowo. Nie brał tego pod uwagę, że dojdzie do takiej skali, jak teraz to jest. Trzeba powiedzieć jasno, w naszym powiecie zlikwidowano już w tej chwili 1500 gospodarstw. Można powiedzieć, że oni praktycznie się likwidują. Ci ludzie dzwonią do mnie niejednokrotnie po 50, co mają robić dalej. Jak pan sam wie, odstrzałów grupowych nie ma. To, co miało być przeprowadzane, te leczenie dzików i tak dalej, wszystko to leży. Po prostu jest zakłamywanie rzeczywistości, zwalczono marnowanie środków, ogromnych środków, naprawdę na te maty i tak dalej. Zwalczono tylko skutki tej choroby. Po prostu nadal dzik lata za ASF-em. Myślę, a my za dzikami, świnie się, dzisiaj są zadowoleni ci walczący, lekarz główny, że on wybił świnie i myślę, że skutki ASF-u już są zwalczone, myli się, bo ten ASF się szybko odrodzi, także jest to tylko takie mydlenie, po prostu bicie piany, uważam, że najwyższy czas załatwić temat. Pan Jurgiel, jeżeli sam nie chciał, dwukrotnie chciano go odwołać, mówiono, że to jest najlepszy minister, sam powinien zrozumieć, że nie daje sobie z tym rady, albo dobrać inną ekipę, innych ludzi do tej walki, albo zrezygnować. Po prostu nie układa mu się współpraca z ministrem środowiska. Minister środowiska twardo stoi za prezesem Blochem i za Polskim Związkiem Łowieckim. Minister rolnictwa, jak widzimy, nie ma w tym przebicia i po prostu ten problem jest... Bierzemy w swoje ręce temat. Bierzemy w swoje ręce i no już nie możemy dalej czekać. Okres ten daje nam możliwość. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiejsza konferencja prasowa już jest konferencją pod takim bardziej zdecydowanym kątem. Nie będziemy już dzisiaj opowiadać o tym, co się stało, bo każdy o tym doskonale wie. Każdy o tym wie doskonale, że polscy rolnicy, szczególnie ci na Podlasiu, są takim tylko kwiatkiem do kożucha dla rządzących dzisiaj, gdzie jak są wybory, to nie wszyscy wszystko wiedzą, co trzeba zrobić, jak trzeba poprowadzić polskie rolnictwo, jak rolnikom pomóc. Natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że padają rodzinne gospodarstwa rolne jak muchy, szczególnie tutaj u Państwa, gdzie została całkowicie wygaszona produkcja trzody chlewnej. Na to, Szanowni Państwo, naszej zgody nie ma. Odbyliśmy już szereg spotkań. Ja bym zrozumiał wszystko, gdyby nie było wyjścia z tej sytuacji, gdyby nie było możliwości rozwiązać tych sytuacji w inny sposób, ale Rolniczy OPZZ jako jedyna organizacja w tym kraju, która broni rolników, już trzeci raz od tego momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, przedstawiliśmy konkretny projekt rozwiązania. Projekt, który zakłada totalny odstrzał dzików w ramach bioasekuracji, ale nie w taki sposób, jaki to robią rządzący, że zamiast odstrzelać dziki, to pokazują wielką klasę, jak się niszczy i utylizuje polską zdrową hodowlę trzody chlewnej. Na to zgody naszej nie będzie i dzisiaj, Szanowni Państwo, przedstawię Państwu nasze postulaty. Nie ma już rozmów z tym rządem, może nie z tym rządem, ale z ministrem rolnictwa.
Pierwszym podstawowym postulatem to jest oczywiście ASF. My złożyliśmy gotowy projekt zwalczania ASF-u, który zakłada, że w przeciągu 2-2,5 miesiąca Państwo w lasach i na polach dzika nie znajdziecie. Jest to projekt, który zakłada użycie dronu, aplikacji, środków noktowizyjnych, wojska, policji. To, czego domagaliśmy się od samego początku i muszę Państwu powiedzieć, że o zgrozo boska jest zgoda głównego lekarza weterynarii. Jest pozytywna opinia ekspertów. Wszyscy mówią, że to jest jedyne rozwiązanie, tylko jest jeden program. Jest jeden problem, jeden hamulec. Nazywa się Krzysztof Jurgiel i Jan Szyszko. I szanowni Państwo, w związku z tym jeden pierwszy podstawowy postulat to jest bezwzględna dymisja tych dwóch szkodników, tak, bo ten rząd naprawdę pokazuje wielką klasę. Naprawdę pan premier Morawiecki to, co pokazuje, to, co robi, pewnie mu jeszcze ludzie będą pomniki stawić, tylko ludzie, ale nie rolnicy. Dlatego, szanowni Państwo, tacy dwaj ludzie, jeżeli się pojawiają, tak jak te czarne owce w stadzie, to nie trzeba likwidować stada całego, tylko zlikwidować dwie czarne owce. I szanowni Państwo, mogę dzisiaj Państwu powiedzieć, że w dniu dzisiejszym został złożony wniosek, już pozytywnie zaopiniowany. 7 grudnia, Marsz Gwiaździsty na Warszawę, zajęcie pasa drogowego na ulicy Wspólnej przed Ministerstwem Rolnictwa, totalna blokada wejścia do ministerstwa do 15 grudnia. Nie będziemy męczyć rolników traktorami, gdzieś tam po ulicach, po drogach. Po prostu bierzemy namioty, bierzemy kuchnię polową, rozstawiamy zielone miasteczko. Jeżeli ten rząd pozwoli sobie na to, żeby rolnicy spędzili święta na ulicach w Warszawie, to trudno, ale rolnicy tego dłużej nie wytrzymają. Szanowni Państwo, jesteśmy oszukani w perfidny sposób, gdzie rolnikom kazano zatracić produkcję trzody chlewnej, bo im obiecywano wielkie pieniądze. A proszę, stoją tutaj za mnie rolnicy, którzy nic nie dostali. Są rolnicy, którzy wybito im ostatni dorobek swojego życia, ostatnie świnie. Szanowni Państwo, przychodzi rzeczoznawca, szacuje na kilkanaście tysięcy złotych stratę, a za chwilę rolnik dostaje pismo, że nie dostanie odszkodowania, bo gdzieś kropki nie postawił albo przecinka. Albo nie podał maty. Albo nie podał maty, szanowni Państwo. 12 milionów złotych wywalili na liczenie bezpotrzebne dzików. Zakłamane to liczenie. Przecież można było te pieniądze przeznaczyć. Jeżeli rolnik nie ma pieniędzy, to mu kupcie tą mapę, bo dzisiaj jedynym producentem naprawdę zdrowej żywności to są właśnie ci rolnicy. Ci mali, średni rolnicy, bo oni produkują najzdrowszą żywność. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I dzisiaj minister Jurgiel przyjął jedną taktykę. Pod naciskiem swojego koalicjanta, takiego diabła, który nazywa się PSL. I szanowni Państwo, podjęli decyzję, że w Polsce mają zostać tylko molochy, kilkutysięczniki, Animex, Sokołów, prawda, Duńczycy, te farmy na więcej, Chińczycy, a polscy rolnicy mają być pracownikami albo niewolnikami we własnym kraju. No chyba, że OPZZ albo ja zejdę z tej ziemi, to może tak nastąpi. Natomiast dopóki mam zdrowie, dopóki żyję, na pewno będę bronił rolników i na pewno do tego nie dopuścimy. Apeluję dzisiaj do Jarosława Kaczyńskiego. Nie chcemy konfliktu z rządem. Nie chcemy konfliktu z Prawem i Sprawiedliwością, bo to, co Państwo robicie w innej przestrzeni, naprawdę zasługuje na wielką pochwałę. Ale to, co się dzieje w polskim rolnictwie, to, szanowni, woła o pomstę do nieba. Prawo łowieckie. Szanowni Państwo, no to jest ewenement na skalę chyba już światową, bo nie tylko europejską, żeby podział okrągłostołowy, który nastąpił 20 parę lat temu, funkcjonował do dnia dzisiejszego. Twór komunistyczny z 52 roku zarządza majątkiem państwowym wartym miliardy złotych. Natomiast państwo polskie, polski premier nie ma żadnego przełożenia na szefostwo Polskiego Związku Łowieckiego, nie ma możliwości wydania jakiegokolwiek polecenia dotyczącego odstrzału dzików i cały czas jesteśmy oszukiwani. Oszukiwani pod tym kątem, że jak trzeba było zrobić porządek, to oni wymyślili sobie liczenie dzików. W momencie, kiedy kukurydza rośnie na polu, kiedy są liście na drzewach, oni kukurydzę liczyli. No to tacy cwaniacy tak policzyli, szanowni państwo, że naliczyli 150 tysięcy dzików, a wielki znawca Szyszko na drugi dzień podaje w środkach masowego przekazu, że odstrzelili 350. Wszystko musi no i teraz musimy kierować wniosek do prokuratury, tak, żeby ustaliła, co się stało z 200 tysiącami dzików. Zginęło 200 tysięcy dzików w Polsce. Z drugiej strony mówią, że dziki są odstrzelone. A dzisiaj dostaję zdjęcie od rolników, zniszczona kukurydza w 90% i nie ma komu nawet oszacować straty. No to dzisiaj pytam Polski Związek Łowiecki, pytam ministra Szyszkę, skoro żeście odstrzelili dziki, to kto w polu ryje? Kto roznosi chorobę, skoro dzik jest wektorem choroby? Dlatego, szanowni państwo,
Proszę bardzo, to jest wniosek, żeby nie było tak, że jestem gołosłowny. Dzisiaj złożony, już jest uzgodnione z komendantem stołecznym policji, żebyśmy wyznaczyli tylko służby porządkowe. To nie jest blef, to jest fakt. Wystosowałem pismo również do pani premier. Opisaliśmy nasz problem. Napisałem również, żeby pani premier nie odebrała tego w sposób negatywny. Rolnicy po prostu nie mają już wyjścia. Jesteśmy traktowani gorzej jak zwierzęta, bo dzisiaj szacunek większy do zwierząt się ma, jak do rolników, jak do ludzi. Bo jeżeli dzisiaj się mówi, że trzeba zakazać zwierząt futerkowych, że trzeba za chwilę zakazać uboju rytualnego w Polsce, szanowni państwo, a w tym samym czasie przysyła się policję, przysyła się głównego lekarza weterynarii, przysyła się psychologa, karetkę pogotowia, kiedy się rolnikom wybija świnie. Tutaj barbarzyństwa nie ma, tylko wszędzie się widzi barbarzyństwo, tylko nie tutaj, gdzie trzeba. Także, szanowni państwo, pierwszy postulat to jest likwidacja ASF w Polsce poprzez odstrzał sanitarny i bioasekuracja według projektu rolniczego PZZ. Powtarzam, jeszcze raz, według projektu rolniczego PZZ. Żadne inne rozwiązanie nas nie interesuje, bo oni swoje rozwiązanie tak przedstawiali jest. Przez dwa lata i to, co i wyniki my dzisiaj mamy. Że jak przejmowali władzę w Polsce, to było kilka ognisk, a dzisiaj już mamy kilkaset i zlikwidowane 3000 gospodarstw rodzinnych. Te gospodarstwa rodzinne mamy zamiar odbudować. Żebyście, szanowni państwo, wiedzieli, wystarczy tylko, że stery za resortem rolnictwa przejmie prawdziwy gospodarz, a ten, który jest, odejdzie. Odstrzał sanitarny, bioasekuracja, tak jak powiedziałem, według projektu rolniczego OPZZ. Zakaz likwidacji gospodarstw rodzinnych. W tym momencie nie ma możliwości likwidacji, nie ma możliwości wybijania zdrowych świń, wznowienie produkcji i przede wszystkim natychmiastowa wypłata odszkodowań rolnikom. Nie będą oszukiwać nas, że w mediach mówią, w magazynie Tydzień, że są szczęśliwi, wszystko że wypłacili wam pieniądze, to niech oni pokażą, że gdzie są te pieniądze. A za chwilę rolnicy jadą i oni mówią, że od września nie będzie żadnej rekompensaty. To pytam, z czego ci rolnicy mają żyć i kto za nich spłaci zobowiązania i kredyty. Przyjęcie ustawy Prawo łowieckie autorstwa rolniczego OPZZ, nikt, żadne inne nas nie interesuje, gospodarka łowiecka ma podlegać bezpośrednio pod premiera, premier ma powoływać łowczego krajowego, ma być 16 okręgów, 16 wojewódzkich łowczych okręgowych i proszę państwa, przetargi, znaczy obwody łowieckie w drodze przetargów, dzierżawca obwodu płaci rolnikowi odszkodowanie, ale nie na takim poziomie, jak sobie sam wyszacuje, tylko na takim poziomie, jak oszacuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo ODR-y, jak już tam sobie chcą. I proszę państwa, utrzymanie dzika na poziomie 0,5 na kilometr kwadratowy, tak żeby choroba nie mogła się rozprzestrzeniać. I ta ustawa załatwia nam praktycznie cały problem ASF-u. Gdyby ona weszła rok temu, tak jak żeśmy zaproponowali, to dzisiaj już by nikt nie wiedział, co to znaczy ASF. Bo proszę sobie wyobrazić, taki dzierżawca obwodu, który zapłaci 100 czy 150 tysięcy za obwód, to co on na drugi dzień będzie robił? Będzie polował, bo zechce odzyskać pieniądze, będzie robił wszystko, żeby nie było szkód w rolnictwie, bo będzie musiał płacić odszkodowania. I po trzecie przepis, który mówi, nie utrzyma poziomu zagrażającego rozprzestrzenianiu się ASF-u, traci obwód, wchodzi następny. To jest rozwiązanie, które, szanowni państwo, daje 100% wyjście z sytuacji. My nic nie musimy robić. Nie musimy organizować konferencji. Główny lekarz weterynarii ma się zająć innymi rzeczami, a nie pilnowania tego brudu. Ale dopóki ta ustawa nie wejdzie, no to niestety musimy dokonywać innych rzeczy. Natomiast, szanowni państwo, trzeci punkt, zakaz egzekucji komorniczych do czasu przyjęcia programu oddłużeniowego dla rolnictwa. Dzisiaj, drodzy państwo, mamy z całego kraju sygnały, bo wiecie, w jaki sposób PSL i PO wpędzili rolników w długi, gdzie namawiali, żeby zaciągali kredyty, kupowali sprzęty, maszyny rolnicze, często niepotrzebne, że będą zarabiali duże pieniądze. Biznesplany opracowane były na poziomie 6 zł za kilogram żywca wieprzowego. ODR je zatwierdzały, fachowcy podpisywali biznesplany, agencja zatwierdzała, bank wydawał pieniądze, rolnik je przyjmował. 4-5 stron odpowiedzialnych za umowę. Kiedy się okazało, że trzoda chlewna spadła do 3 zł, no to jedyną stroną
naprzeciwko rolnika, to jest komornik, a nie banki i inne instytucje, które odpowiedzialne. Dzisiaj komornik mówi, dajcie mi taką kwotę, jaka była do tej pory, ja kredyt spłacę. Tylko, szanowni państwo, mamy dzisiaj takie przypadki. Zadłużenie rolnika 190 tysięcy, proszę państwa. Gospodarstwo wycenione na 1,5 miliona złotych, przyjeżdża komornik, wycenia na 820, cena wywołania 600 tysięcy złotych i za 190 tysięcy rolnik straci gospodarstwo 1,5-milionowe, 5 dzieci, żona, dorobek całego życia. Szanowni państwo, w którym kraju na świecie tak jest? Może na świecie, ale w którym kraju w Europie? Wszędzie jest osłona socjalna, wszędzie dba się o rolnika, tylko w Polsce zawsze tym najbardziej podmiotem cierpiącym to są właśnie rolnicy. Do czasu uchwalenia programu oddłużeniowego dla rolnictwa, który obiecywał PiS, natychmiastowe wstrzymanie egzekucji komorniczych u rolników. To jest bezwzględne, dlatego że mamy przygotowany projekt rozporządzenia, mamy przygotowany projekt oddłużenia rolnictwa, bardzo prosty. Jeśli powołali sobie taki twór PSL-owski, który nazywa się KOWR, no to KOWR niech teraz płaci zadłużenia rolników, staje się chwilowo właścicielem gospodarstwa rolnego, rolnik dalej na gospodarstwie pracuje, ma możliwości spłaty, oczywiście likwidacja jakichkolwiek odsetek karnych i tych różnych i proszę państwa, rolnicy muszą być oddłużeni w przeciągu 2 najbliższych miesięcy. Innego wyjścia nie ma. To jest tak potężna plaga dzisiaj, że mamy 300 tysięcy gospodarstw rolnych, z czego 70% to są gospodarstwa zagrożone likwidacją w przeciągu najbliższego roku. Z czym my pozostaniemy? I wy państwo jako konsumenci, czy chcecie kupować w tych podmiotach, biedronkach innych chemię, która nie ma nic wspólnego z mięsem, czy chcecie kupować od nas naprawdę polską, zdrową żywność? Tu trzeba dodać, panie prezesie, tak, że drodzy państwo konsumenci, te ceny, które was teraz dotykają, właśnie podwyżki w sklepach, absolutnie nie odzwierciedlają tego, co my dostajemy za produkcję. Jest to zakłamanie sytuacji. Myślicie, weźmy prosto rzecz, masło, które teraz tak kosztuje, gdzie producenci mleka mają ceny przy takiej produkcji masła? Mięso, które drożeje, gdzie kupuje się świnie do 2 zł, a mięso przecież drożeje z dnia na dzień, drób i tak dalej. To jest zakłamanie rzeczywistości. Doją nas te sklepy i myślę, że jeszcze, że jeżeli, tak jak przewodniczący powiedział, nie będzie tych konkretnych działań rządu, będą doić nas jeszcze długo i zniszczą, po prostu. Szanowni państwo, żeby skończyć, wiecie państwo, jak powinna wyglądać polityka kredytowa w Polsce? Tak jak w Europie, tak jak w większości krajów świata. Nigdzie nie ma tak jak w Polsce, gdzie BGŻ teraz ściga rolników. Tak. Żeby osiągnąć kredyt, to trzeba udowodnić, że jest się, nie wiem, papieżem i mieć nie wiadomo jakie miliony. A tymczasem bardzo dobre posunięcie ze strony pana premiera Morawieckiego, przejęcie banku PKO. I zobaczcie, tyle 2 lata minęło, kiedy mówiłem Jurgielowi, tłumaczyłem, że trzeba powołać typowo pion rolniczy. Absolutnie nie było zgody. Premier Morawiecki w 2 tygodnie umówił mi spotkanie. Wczoraj takie spotkanie się odbyło w Banku PKO naszej delegacji. Wystarczyła półgodzinna rozmowa. Będzie utworzony pion rolniczy w Banku PKO. Będą udostępnione kredyty nawet na 30 lat. Agencja będzie pokrywała koszty odsetek. Rolnicy będą mogli się odbudować. Młody rolnik będzie mógł sobie gospodarstwo unowocześnić w przeciągu 1 roku i będzie sobie mógł sukcesywnie spłacać, tak jak mieszkania na przykład przez ileś tam lat kolejnych. To jest polityka kredytowa, która ma postawić na nogi polskie rolnictwo. I trzeba dzisiaj udawać się do innych ministrów, do wicepremierów niezwiązanych z rolnictwem, żeby rolnikom pomóc, bo mamy takiego nieudacznika, który się nie nadaje do niczego. Naprawdę, szanowni państwo, uwierzcie mi, że mam wielki szacunek do tego rządu, mam wielki szacunek do tego, co dobrze zrobili. Ale jeżeli w stadzie pojawia się czarna owca, to na litość boską nie likwidujmy całego stada, tylko zlikwidujmy to czarną owcę. Dla nas współpracy z panem Jurgielem już nie ma. Propozycja jest prosta. Nie wiedzą, co zrobić. Blokuje pewien biznesmen z Torunia sprawę. Połączenie Ministerstwa Środowiska, połączenie z Ministerstwem Rolnictwa. 2 ministrów na bok, przychodzi gospodarz, zarządza z jednym. Tak jak było kiedyś, było Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nie ma potrzeby dzielenia. Polski Związek Łowiecki bezpośrednio pod dozór premiera i mamy problem rozwiązany. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, bo puściliśmy sygnał, wczoraj rozmawiając z dyrektorką biura pana prezesa. Poprosiłem o spotkanie, powiedziałem, że rolnicy już dłużej czekać nie będą, wychodzimy na ulicę, a pan prezes musi podjąć decyzję. Albo
półtora miliona gospodarstw rolnych, rolnicy, którzy na was zagłosowali, albo jakiś Jurgiel i Szyszko. Jedno z dwóch. Wybierajcie. Naprawdę, myśmy wam zaufali. 45% polskiej wsi zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Mieliśmy nadzieję, że w końcu ktoś przyjdzie, gdzie podniesie na nogi to rolnictwo, że stanie w naszej obronie, że nam pomoże. A dzisiaj zamiast pomóc, wbija się nam nóż w plecy, tak jak to dzisiaj państwo widzicie. Ja już bym naprawdę skłonny był do jednej rzeczy. Jeżeli już nie chcą pomagać, to apeluję, na litość boską nie przeszkadzajcie. My sobie poradzimy. My mamy przygotowane, gotowe projekty, tylko zrealizujcie to, czego my od was oczekujemy, bo za to wam na litość boską płacimy. To wy nam powinniście służyć, a nie odwrotnie. No dzisiaj geodeta mnie będzie uczył, jak się prowadzi gospodarstwo rolne, gdzie pradziadek, dziadek, ja, synowie gospodarujemy na gospodarce. Rolnicy tutaj dookoła, moi doradcy, od dzieciństwa pracują w gospodarstwach rolnych, a geodeta wstaje i mówi, że jest mądrzejszy od tych rolników, którzy zęby zjadli na gospodarstwie. No, szanowni państwo, no to jest nieporozumienie jakieś. No, ja nie mówię, że to musi być rolnik z krwi i kości, ale niech będzie przynajmniej dobrym zarządcą, dobrym administratorem. Niech słucha przede wszystkim ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i wiedzą, w jaki sposób trzeba pewne problemy rozwiązać. Może jakieś pytania? To na koniec jeszcze podkreślam bardzo dobitnie. 7 grudnia, ulica Wspólna zostanie zajęta w całości, łącznie z zablokowaniem wejścia do Ministerstwa Rolnictwa. Rozstawiamy namioty, kuchnia polowa. Do 15 na dzień dzisiejszy jest pozwolenie. Mamy już zgodę Urzędu Miasta. Jeżeli będzie trzeba, to nam je przedłużą. Jeżeli do 15 sprawy nie zostaną rozwiązane, ściągamy rolników, producentów bydła, norek, przenosimy się na ulicę Marszałkowską. Warszawa będzie sparaliżowana. Niestety, wybór należy dzisiaj do rządzących. Dzień dobry, przepraszam. Czy państwo ochraniacie tą konferencję, która się tutaj ma odbywać? Wie pan, ciężko nazwać ochraniamy. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców. Rozumiem, a było jakieś zagrożenie? Nie mamy sygnałów, żeby było. Rozumiem, czy tak z własnej inicjatywy? Jak najbardziej. W trosce o bezpieczeństwo. Także bardzo. I moja, tak? Jak najbardziej. Dziękuję za troskę.